Jak pobijało się rekord Koszalina w tańcu, wspólnym tańcu z mieszkańcami? Cudownie było, tak bardzo wielu mieszkańców przybyło na tą dzisiejszą imprezę. Mnóstwo było dobrej energii, radości, uśmiechu. Wcześniej trenowaliśmy, to też nam dało troszkę energii na dzisiejszy dzień. Także polecamy tego typu rozrywkę i tego typu formę bicia rekordu Polski. To akurat moja wnusia, bo córka nie mogła przyjść i super było, tak? Podobało ci się? Do pasji właśnie, na naukę tańca. Już cieszy się pani, że Koszalin właśnie pobił ten rekord kolejny raz? Super, tak, Julcia? A choreografia była trudna, czy nie? No tak średnio, ale daliśmy radę, tak, Julcia? Tak. No bardzo fajnie. Akurat przy okazji uczestnictwa tutaj córki w turnieju z rodziną przyszliśmy i bardzo miło, sympatycznie. Jak każdy taniec nie jest, jeżeli ktoś ma rytm, myślę, że to wszystko jest do ogarnięcia, załatwienia. Zawsze człowiek się cieszy, jeżeli swoje rodzinne miasto pobija jakiekolwiek rekordy. To super, super, bardzo fajnie. Choreografia była trudna czy łatwa? Łatwa, łatwa do opanowania. Ale jednak troszkę człowiek mógł się zmęczyć przez te 5 minut. No jasne, jak najbardziej. Cieszy się pan, że Koszalin pobił rekord? Tak, bardzo się cieszę. Rewelacyjnie, bardzo fajnie. Choreografia bardzo łatwa, energiczna, żywiołowa. Dzieciom się też bardzo podobało. 5 minut dosyć sporo. Nie wydawało się. Minęło bardzo, bardzo szybko. Cieszy się pani z tego, że Koszalin pobił znów rekord? Oczywiście, jak najbardziej. Koszalin górą. No, biło się. Choreografia łatwa, trudna? Bardzo łatwa. I udało się, pobiliśmy rekord. Tak, dokładnie. Bardzo przyjemnie się biło rekord. Myślę, że dla każdego choreografia była. Cieszy się pani, że Koszalin znów pobił rekord? Pewnie, pewnie. Zawsze to miło mieszkać w takim mieście. Super, świetnie. A choreografia łatwa, trudna? Łatwa, zapamiętałam od razu. Chyba duma dla Koszalina, że Koszalin znów pobił rekord. Tak, jestem dumna z Koszalina. Dziękuję bardzo. Dobrze, jest bardzo fajnie. Choreografia trudna czy łatwa? No, taka średnia. A cieszysz się, że Koszalin pobił rekord?